Zaraz, co ja to miałem? A, Morbius. Niezależnie od tego, czy wybieracie się do kina, czy dopiero co z niego wróciliście, wpadam do was z kilkoma ciepłymi słowami na temat komiksowego Morbiusa, żyjącego wampira. I wiem, co powiecie, jeżeli to chodzi jak kaczka, kwaka jak kaczka i pływa jak kaczka, no to pewnie kaczka, znaczy w tym wypadku wampir. Niemniej jednak przymiotnik żyjący wampir nie wziął się znikąd, ale po kolei. Postać zadebiutowała w 101. zeszycie Amazing Spider-Mana spod pióra Roya Thomasa, który był wielkim fanem palpowych horrorów. I to widać. Dobrze widzicie, Spider-Man ma na okładce 6 rąk. No bo próbował akurat się uleczyć z bycia pająkiem i wyszło bardziej pajęczo niż zwykle. W samej historii jest też całkiem sporo doktora Connorsa, który z kolei siebie chce uleczyć z bycia jaszczurem. Jak go pierwszy raz spotykamy, to poza tym, że wygląda jak klasyczny wampir, to trafia na załogę pewnego statku, która nie do końca uznaje go za pożądanego pasażera. Więc po jakimś czasie Morbius wraca w innej estetyce oraz się z nimi rozprawia, ale ma duże wyrzuty sumienia. Tak dochodzi do jego starcia z Lizardem oraz sześciorękim Spider-Manem. W czasie samej walki Lizard zostaje ugryziony przez Morbiusa i dzieje się coś bardzo ciekawego, mianowicie dr Connors przez moment wraca do swojej bardziej ludzkiej postaci. Powyższe daje nadzieję Lizardowi na przywrócenie mu swojej normalnej postaci, a Peterowi Parkerowi na posiadanie znowu dwóch rąk. Finał starcia znajdziemy w zeszycie 102, gdzie Morbius pozostawi po sobie próbkę krwi, która następnie będzie mogła być wykorzystana do tego, aby Peter powrócił do swojej bardziej rozpoznawalnej postaci. Natomiast w tym też zeszycie dostaniemy genezę samego Morbiusa. Pora na retrospekcję! Michael Morbius był sobie genialnym naukowcem, który nawet dostał Nobla. I paradoksalnie nie cosplayował nigdy Lorda Voldemorta, tylko od zawsze wyglądał tak jak wygląda z uwagi na pewną rzadką chorobę krwi, doprowadzającą do degeneracji jego krwinek. Posiłkowany przez swojego ziomka oraz pewną swoją love interest doprowadza do eksperymentu, który ma w teorii doprowadzić do wyleczenia naszego protagonisty, czy też antagonisty na tym etapie. Po wyjściu z maszyny Michael zaczyna odczuwać dużą alergię na światło, a nadto żądzę krwi, w wyniku czego wypija swojego ziomka. Już od tego momentu akcentowane są bardzo silnie wszelkie jego wątpliwości i wyrzuty sumienia związane z jego zachowaniem, więc wskakuje do wody i ucieka. Generalnie wskakiwanie do wody dość często pojawia się w jego genezie, bo na przestrzeni dwóch zeszytów robi to trzy razy. Postać zaciekawiła czytelników, powodując, że wrócił on w Marvel Team Up w zeszytach 3 i 4, gdzie dalej eksplorowany był motyw jego wątpliwości związanych z posiadanymi mocami i ceną, jaką musi za nie zapłacić. Następnie na przestrzeni kilku lat pojawiał się w różnych seriach regularnych, raz był leczony ze swoich przypadłości, innym razem powracał w ramach znanych składów, pojawił się m.in. w towarzystwie Blade'a czy Ghost Ridera, aby ostatecznie otrzymywać również własne serie oraz awansować do miana antybohatera. I tu płynnie przeskoczymy sobie do miniserii Morbius, w którym bardzo ładnie podsumowane są kwestie jego umiejętności i słabości. Po pierwsze, jest ponadprzeciętnie silny do poziomu, w którym w wspomnianym Marvel Team Up zdarzyło mu się walczyć z X-Menami oraz Spider-Manem, bo o czym zapomniałem wspomnieć, w dalszych historiach został powiązany poprzez postacie drugoplanowe zarówno z profesorem Charlesem Xavierem z X-Men, jak i Redem Richardsem z Fantastycznej Czwórki. Posiada czynnik gojący, może nie tak zajebisty jak Wolverine, ale całkiem niezły. Do pewnego stopnia potrafi kontrolować umysły, generalnie te słabsze, coś jak moce Jedi. Od czasu do czasu zobaczycie go też na kadrach, na których wygląda jakby latał, ale to tak naprawdę tylko szybowanie. No niestety została mu niechęć do światła, jak również żądza krwi, nad którą stara się zapanować. No i oczywiście związane z tym wyrzuty sumienia. Z uwagi na to, że jego korzenie nie są tak nokturalne jak typowych wampirów, krzyże nie mają dla niego żadnego znaczenia, nie potrafi się też zmieniać w żadne postacie, zwierzęta czy mgłę oraz uważa czosnek za bardzo smaczny. Większość ataków fizycznych, które mogą doprowadzić do śmierci innych, również supersilnych postaci, jak najbardziej wpływają na Michaela, wliczając to osikowe kołki wbite w serce, no bo cytując klasyka, znacie kogoś, kto to przeżył? Na przestrzeni czasu Michael niejednokrotnie ścierał się z typowymi wampirami, jak również i ze wspomnianym Blade'em. Natomiast z perspektywy jego genezy nie ulega wątpliwości, że przydomek żyjący wampir bierze się z tego, iż technicznie rzecz biorąc, w odróżnieniu do większości popkulturalnych wampirów, nie jest on nieumarły, w sensie w procesie swojego powstania nie zmarł.